4. Projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Siedleckiego w Krakowie. Ja od razu chciałabym zwrócić uwagę, żeby wykreślić tutaj w temacie, dwa razy jest w sprawie napisane. W sprawie, w sprawie. A to tylko tak wygląda, żeby... No to tak parę będzie błędów. Jeszcze bym mogła Państwa prosić, bo ja tam dałam oryginał tej koncepcji, jeżeli chodzi o dworzec, to żeby później do mnie wróciła, dobrze? Ta koncepcja. Możemy sobie jedna z oryginalnych. Do nas wpłynął wniosek Polskich Kolei Państwowych, spółka akcyjna, w sprawie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym, parkingiem na terenie, małą architekturą, układem dróg wewnętrznych i zbiornikiem retencyjnym przy ulicy Siedleckiego w Krakowie. Jeśli chodzi o teren planowanej inwestycji, jest to teren aktualnie zajmowany i użytkowany przez Krakowski Kolejowy Grunt Sportowy. Zgodnie z wnioskiem inwestora, obiekty znajdujące się na tym terenie mają być wyburzone. Jeśli chodzi o charakterystykę tejże planowanej inwestycji, to ma być wykonana budowa zespołu budynków mieszkalnych w liczbie dwóch z usługami w parterze, pod sześć takich lokali usługowych w każdym z lokali. Miejsc parkingowych w garażu podziemnym ma być 203 oraz 15 zlokalizowanych na terenie inwestycji, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Liczba mieszkań w pierwszym budynku to 120, w budynku B, czyli tym drugim, w zależności jak tam do wniosku jest 108, potem w części opisowej jest 112, co też wymaga wyjaśnienia. Ilość kondygnacji to ma być 5 nadziemnych i 1 podziemna. Rodzi się też wątpliwość co do wysokości, z racji tego, że do wniosku jest podane 19, w części opisowej jest podane, że 16 metrów. Zadaszenie ma stanowić dach płaski, obsługa komunikacyjna ma zapewnić ulica Siedleckiego. Na terenie inwestor planuje także plac zabaw dla dzieci. To tyle jeśli chodzi o charakterystykę tej inwestycji. Jeśli chodzi o nasz projekt uchwały, to ja może go przeczytam ze względu na fakt, że są pewne literówki nie tylko w sprawie, jak tutaj pani przewodnicząca była uprzejma. Tak, chociażby i ten zgon, bo ma być zgodnie ze statutem, a nie ze zgonem ze statutem. Natomiast jeśli chodzi o uzasadnienie, ja może go przeczytam, żebyście Państwo wiedzieli, nad czym będziemy głosować. W każdym razie opinia komisji jest negatywna z następującym uzasadnieniem. Realizacja planowanej inwestycji spowoduje paraliż komunikacyjny w tym rejonie ze względu na fakt, iż ulice z nią sąsiadujące nie będą w stanie wyprowadzić zwiększonego ruchu samochodowego wygenerowanego przez tą inwestycję. Rada Dzielnicy uważa za niewystarczającą ilość planowanych miejsc parkingowych w garażu podziemnym, czyli 203, oraz dodatkowo na terenie inwestycji, czyli 15, w stosunku do ilości planowanych mieszkań, czyli 228, oraz lokali usługowych, czyli 12. Wyjaśnienia wymaga odmienna podana w wniosku ilość mieszkań w budynku B, 108 w stosunku do ilości podanej w części opisowej 112 oraz maksymalna wysokość do krawędzi arkuli. We wniosku do 19 metrów, w części opisowej do 16 metrów. Tego nie ma. Tak, dlatego to czytam. Powstanie zespołu budynków mieszkalnych na tym terenie doprowadzi do likwidacji Krakowskiego Kolejowego Klubu Sportowego, który zgodnie ze statutem prowadzi niedowodzenią działalność sportową. Klub jest wspierany finansowo przez gminę miejską Kraków i współpracuje z nią w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. KKKKS zarejestrowany w 2003 roku jako klub o profilu tenisowym pragnie być kontynuatorem tradycji kolejowego klubu sportowego Olsza,
działającego na tym terenie od 1921 roku. Działania podejmowane przez prokuraturę o popularyzacji kultury fizycznej wśród najmłodszych terenów. Chciałem się dopytać, bo tutaj jest w tym uzasadnieniu. Czy to faktycznie, że ktoś nie ma żadnych dochodów? Szanowny panie, roczny, panie radny, roczny budżet naszego klubu zamyka się kwotą około 360 tysięcy, więc ubiegłoroczna transza w wysokości 20 tysięcy z Urzędu Miasta pokrywa powiedzmy tak 6% naszego budżetu, plus chyba po 2,5 tysiąca na dwa turnieje ogólnopolskie, memoriał i memoriał Józefa Herty. Natomiast pozostałe środki w kwocie 94% są zarabiane przez gminę. A w jaki sposób? Wynajem kortów, szkółki tenisowe, nauka gry w tenisie. Obciążenie z tytułu ZUS-u, Urzędu Skarbowego, czyli podatku od pracowników tego, sięga tej kwoty około ponad 100 tysięcy. Reszta jest przeznaczane na bieżącą eksploatację, czyli na bieżące remonty. No i to, co dzisiaj jest najdroższe w naszym klubie, na zapłacenie gazu, bo niestety nie jesteśmy podłączeni do sieci miejskiej i korzystamy z własnych kotłowni gazowych i gaz po prostu w zimie zżera większość dochodów, które wypracowujemy. Także bilans jest na czysto, w tym sensie, że bilansujemy się dochody z wydatkami, natomiast tak jak mówiłem na komisji, nie płacimy już kolei zadzierżały, stwierdzając, że ten teren powinien być zgodnie z decyzją wojewody z Bydgoszcza terenem skomunalizowanym, terenem i terenem sportowym, tak jak dotyczy. Nie, no mnie tylko dochodzi, czy te formułowanie właściwe, czy można tak uznać, że nie dochodowa działalność, tak? Nie. Dochodowa nie jest w żadnym wypadku, bo tam po prostu jeżeli zarobki pokrywają wydatki, no to jesteśmy na zero. Natomiast klub prosperuje normalnie, płacąc ZUS, płacąc w Urzędzie Skarbowym podatki, wypłacając pensje pracownikom, także tu wszystko się zgadza. No. A że nie prowadzimy działalności gospodarczej, dlatego jesteśmy zarejestrowani u prezydenta, a nie w sądzie, gdzie trzeba się zarejestrować, prowadząc działalność gospodarczą. Dziękuję. Ja tak w kwestii tego uzasadnienia w paragrafie pierwszym przez tę inwestycję, a nie tą inwestycję. Natomiast w paragrafie trzecim, paragraf trzeci proponuje w ogóle zmienić, bo ten szyk tego zdania sprawia, że on jest, że ono jest w ogóle takie no, mało zrozumiałe. Proponuje wyjaśnienia wymaga ilość mieszkań. We wniosku podana jest odmiennie niż w części opisowej ilość 108, a czy nie wiem, no trzeba zmienić, no proponuję, żeby może ktoś z komisji to zdanie jakoś zmienił, bo ono jest w tej chwili zupełnie nie po polsku, jeżeli chodzi o szyk zdania napisane, zupełnie nie jest zrozumiałe. Nie, uzasadnienie. No paragraf w sensie akapit oczywiście, tak. Akapit. Uzasadnienie. Wyjaśnienia wymaga ilość mieszkań. To na pewno powinno... Wyjaśnienia wymaga odmienna tak. Niż podana we wniosku ilość mieszkań i to załatwi sprawę. No właśnie, musieli ilości podawać. Ale tam dalej jest w stosunku do ilości podanej, no to jest kompletnie nielogicznie napisane. Kto ma wyjaśniać? Dziękuję.
Ja w ogóle mam taką jeszcze dodatkową propozycję po przemyśleniu jakby w tym tygodniu całej sprawy. W trakcie w ogóle dyskusji z panią, która się zajmuje sprzedażą tej działki, jest z ramienia PKP, uzyskałem takie informacje, że po pierwsze będzie zmiana, ten projekt będzie miał dość duże zmiany, jeżeli chodzi o sam projekt jako taką. Stąd dlatego też nie wiem, no, może ciągnąć jedną linię naszą tutaj i jakby cały czas mieć jedno zdanie, to ja bym proponował w ogóle nie skupiać się na tematy jakby ilościowe, co tam się będzie działo na terenie tego, na terenie tej inwestycji, na terenie propozycja, jaka jest od PKP, żeby się nie skupiać na tym, ile będzie tych mieszkań, ile będzie miejsc postojowych, tylko najnormalniej się zaopiniować to w sposób Zarząd i Rada Dzielnicy Drugiej Brzeguszki. Od kilku lat apeluję do prezydenta miasta Krakowa o działania zmierzające do zachowania kortów tenisowych KKS Olsza przy ulicy Siedleckiego 7. KKS na tym terenie od wielu lat stwarza dla nas i naszych dzieci możliwości rozwoju kultury fizycznej. Likwidacja kortów KKS byłaby ogromną stratą dla Krakowa i jego mieszkańców, zwłaszcza dla najmłodszych. Apelując każdorazowo, argumentowaliśmy walory społeczne i historyczne tego terenu. Można tam ewentualnie się zastanawiać, czy urbanistyczne podać. No, z racji tego, że pani z PKP jeszcze mi podała informację, że ona po godzinie 16 nie pracuje, dlatego jej tutaj nie ma, no to dlaczego my mamy po prostu opiniować, jeżeli ktoś po prostu z nas sobie w pewnym stopniu topi w tym momencie. Każdy inwestor albo przychodził i porządnie zawsze z nami dyskutował na temat inwestycji, albo po prostu mówił, że nie da rady przyjść, bo nie da rady. Tutaj pani powiedziała, że nie pracuje, dziękuję bardzo. Każdorazowo żeśmy opiniowali to w ten sposób, nawet żeśmy zbierali podpisy pod apel, no i dlatego proponował zastosowanie takiej poprawki. To mówię po przemyśleniu. Proszę. Jeśli chodzi o tą propozycję, to owszem, jak najbardziej, tylko my opiniujemy i ta opinia idzie do Wydziału Architekturą i Urbanistyki i pisanie, że chcemy, żeby to jest dodatkiem. Natomiast dla Wydziału Architektury liczy się właśnie te fakty, które są w tym zasadzie zawartym. I adresatem tejże właśnie poprawki to powinien być już prezydent miasta Krakowa, a nie Wydział Architektury. A Wydział Architektury jest jednostką prezydenta, a przede wszystkim jak pani, która jest inwestorem, mówi mi, że ten projekt już jest nieaktualny, to znaczy po co my w ogóle w tym momencie opiniujemy? No, mówi, ale mówi przez telefon, bo mówi prawdę. To jest architekt, który się podpisał pod tym projektem i powiedział mi osobiście, że przez telefon oczywiście, że zmiana będzie. Mówi się, że radny dzielnicowi mnóstwo pieniędzy zarabia. Ale mówi tak, że... Nie no, panie Januszu, to pan mówi w tym momencie. No musimy się opierać. No, jak pan tak mówi, no to faktach, dokumentach, a nie to, że... Ale nie ma problemu, to możemy dopisać, tylko tak jak mówię, no jeżeli ktoś z nas sobie robi takiego tata, no to przepraszam, ale ja bym się nie skupiał na tym, żeby po prostu z nimi dyskutować. No. I dlaczego ich tutaj nie ma? Panie Januszu, przewodnicząca, czy ja mogę? Szanowni Państwo, ja z kolei już jako prezes już 7 rok walczę. Prawda jest taka, kolej to została ogłoszona na tym terenie za darmo. Oni w tej chwili chcą to sprzedać. Prawdopodobnie mają dewelopera, który powiedział, kupię to, tylko załatwię wózeczkę. Tak na dzień dzisiejszy wygląda. Będą w Warszawie w dyrekcji kolei rozmawiali jeszcze od nieruchomości i ona mówi, no załatwcie z prezydentem, wymiana działki, wymiana albo pieniądza, albo wymiana działki. No pani dyrektor Witkowicz jakoś się wycofa z faktu, że można działki wymienić, bo stwierdziła, że nie ma działki. Jesteśmy za tym. Nasi prawnicy, tenisiści znaleźli sposób, żeby znaleźć to, że jednak to powinno być skomunalizowane na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. I według tego, co oni napisali potem w decyzji pana wojewody sprzed 2 lat, jest to napisane i tak powinno być. Natomiast PKP jako spółka prawa handlowego nie może nieodpłatnie przekazać to na rzecz gminy pod jednym warunkiem. Szczególny interes społeczny. Więc ja się pytam,
czy nasze zdrowie, naszych dzieci nie jest tym jedynym przypadkiem szczególnym, żeby to przekazać symboliczną złotówkę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków? Nie, bo kolej chce, dostając to za darmo, chce na tym zarobić, wypłacić sobie premię, gdzieś dziury pozatykać i po prostu z tego, co dostali za darmo, chcą zrobić użytek. No, takie jest moje odczucie i my do końca będziemy walczyć o to, proszę Państwa, bo część radnych była na komisji, reszta Państwa nie była. Proszę Państwa, kolej, bo sąd nie interesuje, że jest decyzja wojewody, no na nic. Jest wpisane kolej do Księgi Wieczystej, należy płacić i tak dalej. Proszę Państwa, z koleją jest tak. Oni chcą wszystko za darmo dostać, a za wszystko bez pieniędzy. No i na dzień dzisiejszy jest tak. Pan prezydent, nie dziwię się, mając decyzję wojewody, nie chce rozmawiać z koleją, no bo w końcu kiedyś ta komisja, co kolej się odwołała do Warszawy, do Krajowej Komisji Uważnej, kiedyś ta komisja się zbierze, nie wiem, czy w tej kadencji, czy w następnej, i musi wydać wyrok, czy to jest gminne, czy to jest kolej. Do tego czasu sprawa jest w zawieszeniu, my działamy niby oficjalnie, a nie oficjalnie. I to, proszę Państwa, prowadzi do tego, że my nie możemy nic zaplanować. Mało tego, myśmy już zrobili dwa projekty modernizacji tych kortów. Między innymi jeden projekt został przez studentkę, jaka pracę dyplomował. Drugi projekt mamy zrobiony przez architekta. I nic nie możemy ruszyć, bo każdy mówi, macie tytuł prawny do nieruchomości, no nie macie. Czyli stoimy w miejscu. Proszę Państwa, ten teren naprawdę jest tylko przeznaczony dla zbrojnictw. Ja sobie nie wyobrażam, w tej chwili jak rano się przyjeżdża na siódmą, stoi 40 czy 50 samochodów po lewej stronie, a proszę powiedzieć, gdzie się 250 samochodów zmieści na tym terenie. Ja mówię o ulicy Siedleckiego, od wiaduktu po Hale Targową. 40, może 50 na styk. Jak tam jeszcze, nie daj Boże, znajdzie się budynek, będzie 200 samochodów, jest zatkana cała Hala Targowa. Proszę Państwa, i najważniejsze, kolej ma wyrok prawomocny po ekspresji naszego klubu i kolej nie chce z tego korzystać, bo mając na uwadze to, że wojewoda wydał decyzję, że to ma być skomunalizowane na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, kolej się boi, podak, prasa, radio, nośniki te, no, informatyczne, zacznie się jedna wielka afera, a to po prostu chodzi o to, żeby w tym kraju ludzie mówiący tym samym językiem z tego samego drzewa dogadali się i powiedzieli tak, niech to będzie spór, niech to zostanie, nie będziemy betonować wśród mieścia Krakowa. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Thank you.
Wnoszę o zmianę następujących zapisów w uzasadnieniu. Realizacja planowanej inwestycji spowoduje paraliż komunikacyjny w tym rejonie ze względu na fakt, iż ulice z nią sąsiadujące nie będą w stanie obsłużyć zwiększonego ruchu drogowego oraz wyjaśnienia wymaga niezgodność dotycząca ilości mieszkań w budynku B, w nawiasie 108 we wniosku, 112 w części opisowej oraz maksymalnej wysokości budynku do krawędzi antyki do 19 metrów we wniosku do 16 metrów w części opisowej. To jeszcze trzeba oraz, może zaznaczyć. A nie to, nie, bo to oraz to jest, to jest niezapisywane w uchwale, tylko Janusz zapisał, co jeszcze należy zmienić. Dobrze, głosujemy w takim razie nad poprawką Janusza Łyczki. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. To poprawka została przyjęta. Teraz poprawka Grzegorza Finowskiego. Dopisać do uzasadnienia. Zarząd i Rada Dzielnicy II Grzegórzki od kilku lat apeluje do prezydenta miasta Krakowa o działania zmierzające do zachowania kortów tenisowych KKS Olsza przy ulicy Siedleckiego 7. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Apeluję do prezydenta. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu, do poprawka? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały po dwóch poprawkach? 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Punkt 6. Projekt. Panie Przewodniczący, ja chciałbym Państwu podziękować serdecznie. Od 2021 roku Klub będzie obchodził setną rocznicę powstania. Myślę, że może nie ja, ale mój następca już radę zaprosił. Myślę, że będziemy się widzieli na nowym obiekcie. Dziękuję serdecznie. Miejmy nadzieję, że uda się zachować korpus. Dziękuję.